Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo gorąco serdecznie. Sobotnie popołudnie, godzina 14 wybiła, a to oznacza, że pora na kolejną edycję, właściwie kolejną rundę naszego Fight Clubu dla profesjonalnej dywizji Indie Crew. Dzisiaj zmierzą się Chance oraz Angry, czyli czeka nas 7 fantastycznych map rozgrywek PvT. Do tej pory Chance niepokonany w naszym Fight Clubie, stoczył do tej pory dwa spotkania, jedno z Blue, gdzie zwyciężył 2-5 oraz jedno z Nerazimem, gdzie zwyciężył również z takim samym rezultatem. Angry, no nie do końca póki co udane te zawody, porażka z Indim 6-1, później porażka ze Snogstarem 5-2. No i w zeszłym tygodniu również nie powiodło mu się w pojedynku przeciwko Blue, gdzie przegrał 2-5. Tak więc szansa na to, że zwycięży w końcu, odniesie swoje pierwsze zwycięstwo w tej edycji, na to liczymy oczywiście. No ale trzymamy też mocno kciuki za Chance'a. Panowie, wybierają właśnie aktualnie mapy. Ja witam wszystkich naszych widzów. Kashim, Cyna, Andrew, Dojin i Alfred Judokus. Witamy bardzo gorąco serdecznie. Dzięki, że postanowiliście spędzić z nami to dzisiejsze popołudnie. U mnie ze zdrowiem już lepiej, tak więc wyciszonych mikrofonów raczej nie uświadczymy. Mam nadzieję. Panowie teraz jeszcze dyskutują na temat map. Angry jeszcze dzisiaj rozgrywa, z tego co wiem, jakiś turniej. Ciekawe, jaki repertuar zagrań na dzisiaj przygotował. Panowie powolutku pikują mapy. Tak więc za moment, za jakieś 3-4 minutki wystartujemy. Jeszcze chwilka cierpliwości. Tymczasem również szykuje się kolejne fantastyczne wydarzenie. Mianowicie pora na kolejną odsłonę Pucek Challenge. Tak więc to też już dzisiaj. Tam Indy zmierzy się z sporą grupką zawodników. Tak więc zapraszam już dzisiaj bodajże na godzinę 18, jak dobrze pamiętam. Przepraszam, od godziny 19. Komentować dla was będzie to te zmagania fantastyczny Michał Z. Bogacz. Tak więc w jego imieniu oraz oczywiście całej ekipy Indie Crew zapraszam jak najbardziej na ten stream. Dziś godzina 19. No i oprócz tego fantastyczni gracze. Oprócz Indiego między innymi Mana, Geralt, Blue, Soul, Elazer, Bly, rosyjski zawodnik grający z Ergiem z ekipy 3D Clan B, Art oraz Rodzy, no i oczywiście Secret Player. Jeżeli ktoś zgadnie, któż to będzie, no to jest tam przewidziana nagroda. Więc zapraszam do odwiedzenia naszych social media, wykrzyknik S, tam zobaczycie wszelkie informacje i możecie sobie typować zawodników.
Tak więc zapraszam tam bardzo gorąco i serdecznie. My tymczasem ruszamy z pierwszą mapką. Już za moment. Mapa Nightshade. No i witam bardzo gorąco serdecznie na inauguracyjnym dzisiaj spotkaniu. Mapa Nightshade, pojedynek Angry kontra Chance i tak oto w kolorze niebieskim grający Teranem. Angry. No i jego przeciwnik w zeszłym sezonie top 1 Grandmaster na serwerze amerykańskim Chance. Widzimy, że już Angry wysyła swoją SCV-kę. Tak więc możliwe, że będziemy mieli być może jakieś proxy. Pytanie, czy to będą Reapery? Czy też nie? Wysyła swoją probkę w tym momencie. Oczywiście baraki postawione. No i zobaczmy, tutaj mamy Techlab, więc możliwe, że pojawią nam się szybciutko Reapery. Biorę tutaj informacje, zobaczymy za chwileczkę, tak się przełączałem między perspektywami graczy. Zobaczcie, jak wygląda tutaj zbieranie informacji, o tym widzimy, że Chance ze swoją ekspansją. Teraz już zauważył nadchodzące maraudery. Już shield battery postawione, więc dwa maraudery raczej tutaj nie za wiele zdziałają. Już jeden marauder strącony, wyciągnięte również probki. No i w poważnych tarapatach w tym momencie Angry. Odklepuje szybciutko GG. No i widzimy 1 do 0. No cóż, niekoniecznie udany debiut dla Angry'ego. Chance otwiera dzisiejszy wynik spotkania zwycięstwem na mapie Nightshade. Następna mapka, mapa Ephemeron. Tak mi ciekawe, jak sobie poradzi teraz w tym starciu Angry. To przygotuje. Również będzie to jakieś proxy zagranie. Czy też nie. Witamy pozostałych widzów, którzy do nas dołączyli. Pachurski, najlepszy gracz. Angry już potwierdza gotowość na kolejnej mapie. No cóż, no Chance nie miał tutaj zbyt dużej przyprawy, jeśli chodzi o Angry'ego na pierwszej mapie. Może
Ten tylko chciał uśpić jego czujnik. Przypominam, że za zwycięstwo na każdej mapie... gracze otrzymują 10 zł zwycięzca całego Best of 7. Staje się bogatszy o kolejne 3 dyszki, pula całego spotkania. Na dzisiaj to oczywiście 100 polskich złotych. No a my za chwileczkę przeniesiemy się na mapę Ephemeron. Zobaczymy, jak tym razem Angry poradzi sobie z przeciwnikiem. No i widzimy zmianę kolorków, tym razem w kolorze niebieskim. Grający Protosem, zawodnik dywizji profesjonalnej pochodzący z Korei, Chance. No i nasz rodak Polak, czerwony teran, Angry. Pierwsze zagranie niezbyt się tutaj udało, przewidział, zauważył, wyczuł to proxy, Koreańczyk. Zobaczymy, jaki repertuar teraz zaprezentuje nam terański zawodnik. Co widzimy, że już standardowo stawia baraki, więc nie ma tutaj mowy o żadnym proxy. Część też nie decyduje się póki co na żadne nietypowe zagranie w tej pierwszej minucie gry. Jedno z kształtujących wyminęły się. Teraz część widzi postęp tego kształtującego się raku. Wie, że nie ma tutaj się co spodziewać wczesnej agresji jakiejś w postaci proxy. Dlatego też stawia swoją ekspansję. Kropka jeszcze tutaj trochę utrudnia życie z CV-ką, które chciałyby zbudować ekspansję. No ale Angry ostatecznie spokojnie, bez problemu kontynuuje rozbudowę swojej ekonomii właśnie w ten sposób. Pojawia się reaktor, faktorka, tak więc... pytanie, czy tutaj będzie próba może jakiegoś Doom Dropa? No i teraz już SCV-ka wyłapana, informacji tutaj zbyt wiele część już nie uzyska, ale zbliża się adeptka, która może wziąć sobie na cel SCV-kę, która buduje ekspansję. To może oznaczać opóźnienie, jeśli chodzi o ekonomię. No i tutaj błąd ze strony Angry'ego. Część też troszkę tutaj zaspał, stracił SCV-kę, ale ona na szczęście zakończyła budowę ekspansji. Już 2 heliony w gotowości. Teraz niepodniesione supply, więc adeptki mogą tutaj wjechać w linię mineralną. Ale póki co Chance chyba nie wykazuje zbytniej chęci na to. Angry po raz kolejny zamyka wejście do głównej bazy. Nie chcę tutaj tymi adeptkami wjeżdżać między te heliony. Zobaczmy, jak wygląda. Oj, tutaj ciekawe. Proxy Starport z Liberatorem. Wyłapane właśnie. Teraz Angry podchodzi pod bazę swojego przeciwnika. Anulował pylona, ale tutaj już Protosa jest zbyt dużo, więc raczej nie ma za bardzo czego szukać. Kolejne gatey dołożone.
Wiem, że robo również w produkcji. No i trzecią bazę szykuję w tym momencie. Angry Liberator stracił 3 probki, więc niekoniecznie na siebie zarobił. Teraz jeszcze tutaj zaspał swoimi helionami. Stracił 2. Kolejne 2 bardzo mocno obite. No i Chance wychodzi na mapę w kierunku swojego przeciwnika. Limitu kontra 19, więc tutaj panowie porównywalnie pod tym względem. Teraz jeszcze tutaj, jeżeli nie zamknie tego, ach, na szczęście się udało, w ostatniej chwili zamknął wejście na rampę, bo tam adeptki zapewniłyby wizję stalkerom, które mogłyby wejść na high ground. Mimo wszystko i tak tutaj ta wizja była, więc musi uważać. Czołg bardzo ważny, żeby go nie stracić. SCV-ki wyciągnięte. No i decyzja na szybki recall. Widzicie, SCV-ek łącznie straconych. Tego wyłapany jeszcze jeden turyt. No i widzimy, że straty troszkę większe, ale nie aż tak, jakbym się spodziewał. Na koncie Angry'ego 1200 minerałów kontra 800 u Chance'a. Kolejna próba czynienia stalkerami. Za chwileczkę się odbędzie, ale widzimy, że tu rozstawiony czołg, więc na szczęście udało się strącić ten czołg, tracąc przy tym tylko jednego stalkera. No i ładnie tutaj popisał się defensywą w tym aspekcie gry. Starport już wraca z trzecią bazą i za chwileczkę nawet czwartą. Tak więc mocno tutaj makroekonomicznie ze strony Koreańczyka. Część 33 limitu, na ten moment kontra 23 u Terana. 47 kontra 58, tak wygląda rozłożenie jednostek zbierających. Starport oczywiście zostanie obroniony, tutaj te stalkery za bardzo podejścia nie mają. Obserwator również tutaj wyłapany, więc bez wizji. Stalkery ładnie wyłapane. I trzecia baza tarańskiego zawodnika wyłapana. Pojawia się warping zelotów. Za chwileczkę 4 zaloty zostaną zrzucone. Prawdopodobnie linię mineralną w głównej bazie Terana. Zobaczymy, ile jednostek tutaj straci. Na razie tylko 3 SCV-ki. Warping kolejnych jednostek. W międzyczasie jest kontratak do trzeciej bazy. I defensywa Angry'ego szybciutko zniszczona. Fokusuje teraz swój atak na mułach. 17 SCV-ek łącznie w tym ataku zostało zniszczonych, więc naprawdę sporo. To są one kolejne jednostki, kolejne wsparcie. To jest jak na szczęście uratowany. To dosyć ważna informacja.
I najgorsze oczywiście crossfieldy ze strony Koreańczyka. I punktuje powoli po kolei jednostki terańskiej armii. Raven zniszczony, więc spora strata, jeśli chodzi o kompozycję Polaka, ale już Chance do wycofania. Warping kolejnych zalotów, no i Angry ma dość. Tak więc aktualny wynik rywalizacji 2-0. Wygląda na to, że Chens w pełni kontroluje, póki co oczywiście, przebieg tego spotkania. Zatem szybciutko. Trzecia mapa. 20 minut dzisiejszego spotkania, dzisiejszej transmisji za nami. Chens prowadzi 2-0. Angry teraz będzie, a nie. Podjąć rywalizację. I ruszamy z ładowaniem mapki Simulacrum. Przepraszam. Na kolejne spotkanie pomiędzy Chensem a Angry w ramach Indy Crew Fight Club. Jako to w kolorze niebieskim grający Protosem Chens. No i jego rywal Teram w kolorze czerwonym Angry. Nowa mapa dodana. Wraz z nowym sezonem, nowym patchem. Sporo miejsca, żeby flankować, otaczać, zaskakiwać armię przeciwnika. Jego ekspansja również na podwyższeniu. Czyli miejsce na ekspansji. Też łatwiej tej drugiej bazy swojej bronić. Angry chyba się uskarża trochę na lagi. My oczywiście gramy na serwerze amerykańskim, tak aby wyrównać szanse pomiędzy zawodnikami. Game paused. Moi panowie skarżą się na lagi. No i panowie ustalili, że ping mają taki sam po 185, tak więc niezbyt komfortowa wartość przy pingowaniu jednostek. Ale lepsze to niż jeden z graczy miałby grać na pingu powiedzmy 30-50, a drugi miałby tego pingu 300.
więc to jest niestety jedyny rozsądny kompromis, który gracze muszą uznać. Creeper widzimy mocno obity, nie za wiele tutaj zrobi już, adeptka depczy mu po piętach, więc za chwileczkę zniszczona, tu jeszcze barykada dopełniona, więc Creeper nie miał jak uciec. Adeptki zbierają już w kierunku bazy tereńskiego zawodnika. Czytam na reakcję strony Angry'ego, zablokował oczywiście wejście na rampę, ale stracił za to muła oraz na szczęście udało się ocalić się z CV-kę. Tyle tutaj brakowało. Mina odpaliła, zrobiła robotę. W związku z Angry bez większych strat. Czyli mit na koncie Polaka w tym momencie. Miny zapakowane do Mediwaka i zmierza w kierunku bazy swojego przeciwnika. No i teraz szybki wjazd. Tutaj widzimy rozstawione stalkery. Teraz pytanie, czy... Ach, niestety stracił tego stalkera, jedna mina zakopana. Babka poświęcona właśnie po to, żeby tą minę wyłapać, więc niewielkie straty. 425 minerałów, 225 gazu kontra 250 minerałów ze strony koreańskiego zawodnika. Wychodzi na mapę w tym momencie Koreańczyk, zbliża się w kierunku bazy swojego przeciwnika. Szybciutko dosyć próbował wyciągnąć tutaj swoje SCV-ki. Koreański zawodnik, ładny mikro ze strony Koreańczyka. Robity, ale natychmiast SCV-ki ruszają to. Reperowania. No ile? Na chwilę obecną nie ma za bardzo tutaj chyba czego szukać. Może ewentualnie pokusić się o wejście na high ground. Utracony reaktor. No i stalkery uciekają dosyć szybko. Podoba mi się osobiście gra Chessa, ładnie, agresywnie próbuje narzucić swoje tempo. Angry z kolei momentami naprawdę świetnie się broni. No ale wynik póki co 2-0 dla Koreańczyka. Widzimy, że tutaj mocno przystimowane, do tego jeszcze poobijane jednostki. Nie decyduje się tutaj na ich dobicie. Bracie kolejne stalkery. Widzimy, że tu już parę zelotów z szarżą rozbija się. Właściwie rozbija armię Polaka. Zmuszony do wycofania. Część 49 limitu jednostek militarnych kontra 39. Teraz jeszcze obserwator zauważy zbliżający się ten
niewielki oddział terrańskiej armii. Znowu z czwartą bazą Angry. Cały czas na dwóch. Bardzo dobra force field. Rozdzielona w tym momencie terrańska armia. Agents na swoim koncie zapisuje kolejną małą bitwę w tej wojnie. Wygląda na to, że po raz kolejny Angry będzie musiał uznać wyższość Koreańczyka. Tak też się dzieje. Aktualnie stan rywalizacji 0 do 3. Pewno 30 minut. Te niewielkie mapy chyba bardziej sprzyjają. Wygląda na to Protossowi. Ale teraz przed nami za chwilę World of Sleepers. Więc prosi o chwilkę przerwy. Zatem ja też udam się na 3-minutową szybciutką przerwę. Nie odchodźcie zbyt daleko. Widzimy i słyszymy się. Na momencik. No i dobra, jesteśmy. Minutka przerwy za nami. Często pojawia się w lobby. Za momencik wystartujemy. Obaj panowie gotowi. Więc ruszamy. Mapa World of Sleepers. Na chwileczkę. Na ekranach naszych widzów. Często póki co bez straty mapy. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po mapie World of Sleepers, na którą już teraz zapraszam. I taka to w kolorze niebieskim grając Terranem Angry. I Protoss w kolorze czerwonym pochodzący z Korei. Często. Że Angry już szykuje się być może do powtórki zagrania z pierwszej mapy. Słana szybko SCV-ka. Teraz za chwileczkę może zwiastować Proxy. Pytanie, na jakie jednostki się zdecyduje? Wcześniej były to Maraudery w asyście z Marinami. Widzieliśmy, że ten atak został bez problemu odparty. Arkpra, dziękujemy za followa. Chwileczkę czasu informacje o tym, jakie zagranie tutaj przygotował dla niego Angry. Zauważ brak baraków.
w związku z tym już wie, że ta struktura gdzieś w okolicach jego bazy. No i widzimy, pojawia się pierwszy Marin. Oraz faktorka. Już wysłana probka, żeby poszukać tych budynków terana. No oczywiście do produkcji zalotów, żeby przygotować ewentualną defensywę właśnie na tego typu atak. Angry chyba będzie szybko chciał zakończyć to spotkanie. Gdzie pojawia się shield battery, więc natychmiastowa kontra tak naprawdę wysłana w postaci tego jednego zalota, żeby tutaj harasować linię mineralną. Udało się tutaj zablokować na szczęście wejście tutaj na rampę, ale musi uważać, by nie stracić tej struktury. Teraz shield battery wzajemnie się tutaj regenerują. Już oczywiście teraz wie o tym, co się tutaj szykuje, w którym miejscu. Muszony wyciągnąć SCV-ki właśnie do reperowania supply depotów. Bardzo ważne, żeby tereński zawodnik ich tutaj nie stracił. Jedno shield battery już zostało zniszczone. Zmuszony cały czas tutaj dbać o defensywę na swojej zabudowie. Pojawia się pierwszy czołg Liberator. Już defensywa w postaci dwóch shield battery, dwóch stalkerów i adeptki. Więc wygląda to dosyć solidnie. Cały czas musi tutaj wyciągać SCV-ki ze swojej linii mineralnej, przez co jego wydobycie nieco mniejsze. Ale część już z zakończonym robo, za chwileczkę pojawi się pierwszy Immortal. Liberator tutaj oczywiście zapewni troszeczkę defensywy i ostudzi zapęd do kontratakowania ze strony Częsa. No i pytanie, czy będzie w stanie przegryć się przez to wszystko w tym momencie Polak. Widzimy Liberator rozstawiony. Kupuje sobie kolejne metry na mapie. Ciekawa taktyka ze strony Polaka. Pojawia się już War Prism. Za chwileczkę może mieć miejsce nawet kontratak właśnie z użyciem tej jednostki do głównej bazy. Widzimy, że Immortal tutaj błąd poważny ze strony Chance'a. Immortal szybciutko zniszczony. Teraz oczywiście rozstrzeliwanie Cybernetic Core'a oraz Gateway'a. Cały czas ma miejsce kontratak tych dwóch zalotów. No i widzimy, że Chance wysyła całą swoją armię w tym momencie do bazy przeciwnika. Jeden czołg zniszczony. No i co ciekawe, nie ma tu za bardzo defensywy w tym momencie, więc Liberator mógłby tu naprawdę sporo złego wyrządzić. Widzimy, że stalkery mocno tutaj atakują. Za chwileczkę się prawdopodobnie przebiją, bo nie ma wystarczającej siły do naprawiania tego. No ale musi wracać Chance. Ale mimo wszystko Angry odklepuje GG. No i mamy 4-0, zatem zwycięzcą
W dzisiejszej edycji Fight Clubu zostaje właśnie Koreańczyk. 4-0. To oznacza, że przed nami jeszcze 3 mapy. Szybki rzut oka. Kolejna mapka Triton. Szybciutko idą nam te pojedynki. Sobie już pojawiają się w lobby, zatem możemy się spodziewać za chwileczkę startu. Do tej pory dwie mapy był w stanie urywać Angry w swoich spotkaniach fight clubowych. Raz w pojedynku przeciwko Snokstarowi, raz w pojedynku przeciwko Blue. Teraz mierzy się z Chance'em, pytanie, czy będzie w stanie właśnie te dwie mapki urwać. I tak oto przed Państwem mapa Triton i w kolorze niebieskim oczywiście Angry. Kolor czerwony Chance. Tym razem jest CV-ka niewysłana. Mr. Puff Watching, dzięki za follow'a, witamy na kanale. Że tym razem Angry nie decyduje się na żadne proxy zagrania. Szybko wysłano też oczywiście jest probka Koreańczyka na zwiat, żeby zobaczyć, co tutaj ewentualnie może przygotowywać koreański zawodnik. Warto przypomnieć, że Angry to jedyny tak naprawdę teren w zestawieniu biorący udział w Fight Clubie. Mam oczywiście jeszcze reprezentanta Zergów w postaci Snokstara. No i Blue Chance, Indy oraz Nerazim, Potosi. Przypominam tylko, że dzisiaj wielkie święto, oprócz oczywiście dzisiejszego Fight Clubu, również czeka nas Pucek Challenge. Pojedynek, w którym do zgarnięcia gruba kasa. Na to wydarzenie zapraszamy od godziny 19. Tam komentować pojedynki będzie dla naszych widzów Michał Z. Bogacz. Ale oczywiście póki co skupiamy się na Fight Clubie. Piąta mapa, jej trzecia minuta. Widzimy Reaper rozprasza tutaj linię mineralną Protosa. Przez chwilkę ograniczając jego wydobycie. Pojawia się już adeptka, więc musi tutaj uważać. Wejście tutaj Reaperem zablokowane. Marin też wyłapany, ale oczywiście w porę zamknięte, podniesione supplye. Więc nie musi się tutaj obawiać o to, że wedrze mu się w linię mineralną Protos. Ale pojawia się już druga adeptka, a to już trochę większe kłopoty. No i co ciekawe, Angry szybciutko odklepuje GG. Tak więc
A chyba śpieszy mu się na ten turniej. Na mnie jeszcze tylko dwa spotkania. No muszę przyznać, że tak szybkiego Fight Clubu to dawno nie mieliśmy. Przedostatnia mapa. Za chwileczkę. Eternal Empire. Czekamy na Angry'ego, aż pojawi się w lobby. I za momencie ruszamy. 5 do 0. Wynik na naszych ekranach. Właściwie 0 do 5. Pytanie, czy Angry będzie w stanie urwać mapę, czy też nie. Oczywiście, wracając do przedniego zaproszenia na Pucek Challenge, to naprawdę świetni zawodnicy mierzą się dzisiaj z Igorem. Zobaczymy w stawce m.in. Soula, Geralta, Mane, Blaya, kilku innych zawodników. Tam. Zapraszam. Już dzisiaj. Godzina 19. No i oczywiście zapraszam do typowania sekretnego przeciwnika. Pojedynku, który będzie rozgrywany w formacie Best of 3. No ale to oczywiście wszystko. Dowiecie się z naszych mediów społecznościowych, na które zapraszamy. Zostawcie followa, lajka, wpadnijcie, poczytajcie. Z pewnością wszystkiego się dowiecie. No i taka to w kolorze niebieskim. Na mapie Eternal Empire grający Protossem Chance. No i jego rywal. Chyba już nieco poirytowany tym wynikiem, tym rozgrywką. No ale mam nadzieję, że otrząśnie się i będzie w stanie zdobyć kolejne punkty na swoim koncie. Ale oczywiście Protoss, przepraszam, Teran w kolorze czerwonym, Angry. Teraz ładnie tutaj zablokowana, złapana propka. Będzie irytowała już Angry'ego w tym momencie. Więc ekspansja bez problemów, bez opóźnień. Oczywiście z drugą bazą już. W produkcji również Koreańczyk. Reaper za chwileczkę minie się z adeptką przeciwnika. Jedna propka już złapana, za chwilę pojawi się druga adeptka. Musi tutaj tym prędzej ewakuować się, jeżeli nie chce stracić swojej jednostki. Ekspansja zakończona. SCV-ka uratowana. Tak więc wszystko zmierza ku dobremu w tej początkowej fazie gry, jeśli chodzi o Polaka. Pora jeszcze ucieknie adeptkom, zanim Mariny wyjdą z baraków.
szybkie armory. Creeper robi, to jest możliwe oczywiście do wycofania. Mina już tutaj przygotowana. Więc też podejście tutaj będzie miał to trudniejsze. Pierwszy medivac w drodze. Szybciutko wyłapany, zauważony na szczęście przez Polaka. Tak więc, no. Chyba najlepiej wyglądająca póki co gra w stronę tereńskiego zawodnika. No ale 25 limitu armii. Częsa zbliża się w kierunku Polaka. Tutaj tak naprawdę same mariny. Mariny w 3 miny. No jest szybciutki atak na bunkier Angry. Natychmiast uznaje swoją kapitulację. No i mamy 6 do 0 w tym momencie. Dla Koreańczyka. No cóż, chyba tutaj ewidentnie Angry jest mocno poirytowany. No i ostatnia mapa na dzisiaj w ramach tego Fight Clubu. Już za momencik na Państwa ekranach mapa Zen. Czekamy na gotowych zawodników. No i panowie gotowi, szybciutko ruszamy. Odliczanko za nami. No i co tym razem przygotuje Angry? Co odpowie na to Chance? Ostatnia mapka, na którą już teraz zapraszam, mapa Zen. I taka to w kolorze niebieskim grający Protossem Chance, pochodzący z Korei, reprezentant Epic Crew. No i również nasz zawodnik grający Teranem Angry. Pochwaliłem Angry'ego za naprawdę ładne, solidne przygotowanie na tej ostatniej mapie, a tak naprawdę zobaczył tylko zbliżającą się armię Protossa i musiał natychmiast uznać swoją kapitulację. Mam nadzieję, że ostatnia mapa będzie wyglądała nieco lepiej i uda mu się zdobyć chociaż ten honorowy punkt. W tym momencie pewnie Angry ze swoją ekspansją wystartuje. Widzimy to już w produkcji u Chance'a. Chance to jest standardowo Gate Cybercore.
tym razem pocieka swoją propką. Chance. To troszeczkę wiary dzisiaj zabrakło tutaj Polakowi we własne możliwości, przynajmniej w pewnych momentach tak to wyglądało. Widzimy, że Stargate ze strony Chance'a, więc nieco inaczej niż zwykle. Teraz jeszcze uda się złapać propkę. Zakończona u Angry'ego. Pojawia się pierwszy czołg. Być może tego elementu zabrakło na poprzedniej mapie, dlatego tak szybko poddał ją właśnie Polak. Kolej widzimy kolejne gate dokładane przez Koreańczyka i już pierwsza Oracle zmierza w kierunku mapy, w kierunku bazy Polaka. Mam dosyć do przodu wysunięte oczywiście bronią ekspansji, więc Oracle z pewnością zbierze trochę żniwa. Oj, nie decyduje się mimo wszystko jednak na atak. Tutaj rzucono tylko wizja tak naprawdę. Bo widzimy, że Angry już zmierza w kierunku bazy swojego przeciwnika. 17 limitu kontra 13. Medivac uratowany, ale no gate za moment się otworzą, będzie nieco łatwiej wyrównać limit. No i teraz musi uważać tutaj na te adeptki, żeby nie stracić tego czołgu, bo to chyba będzie tak naprawdę kluczowe, ale widzimy, że Phoenix szybciutko go podnosi. Armia Angry'ego się rozpływa powoli. No i mamy GG 7-0. Tak więc naprawdę chyba najszybszy Fight Club do tej pory. 7 map w niespełna godzinę i to z króciutką przerwą. No ale nie wiem tak naprawdę, czy to jest powód do zadowolenia. No nic, trudno. Angry wciąż bez zwycięstwa. Kolej Chance inkasuje kolejną stówkę na swoje konto i z bilansem 3-0 awansuje na drugie miejsce. Na pierwszym póki co Indy z bilansem 3-1. Chance bilans Indiego 21-7, bilans Chance'a po dzisiejszym spotkaniu 17-4. Możliwe, że Chance nawet awansuje na pierwsze miejsce. Pytanie, jak sobie tutaj policzą administratorzy, czy ilość rozegranych pojedynków. No chociaż według wszelkich prawideł, czy to bilans, czy to bilans map, czy cokolwiek, wszystko przemawia na korzyść Chance'a, tak więc to on awansuje na pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej. Jeśli chodzi o klasyfikację pieniężną, no to będzie na drugim miejscu z wygranymi w wysokości 260 zł, na pierwszym miejscu Indy, który na swoim koncie po 4 spotkaniach ma 300. Ja powoli będę się z Państwem żegnał i zapraszam bardzo gorąco serdecznie dzisiaj na godzinę 19:00 Wucek Challenge słona numer 5 Indy kontra Mana, Geralt, Blue, Soul, Elazer, Bly, B, Art oraz Rodzyn. No i oczywiście Secret Player. Cóż to może być?
Ja szczerze mówiąc nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale jeżeli ktoś z was wie, kto będzie tym sekretnym przeciwnikiem Igora, zapraszam do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, typowania swoich wyników. Któż to może być? Z tego co wiem, to przewidziane są jakieś nagrody dla tego, który trafi. Tak więc... ode mnie na dzisiaj to wszystko. Ja bardzo gorąco dziękuję, że wpadliście. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy, słyszymy się niebawem. No i oczywiście miłej soboty, miłej niedzieli, udanego weekendu. Trzymajcie się, dzięki, cześć.